Ja też już odpalam nagrywanie. Dobra. O panie. Spadłbym dużo gorzej ze schodów, to bym w ogóle się tu nie pojawił. Co? Ty spadłeś ze schodów? No. Ale nie takich jak myślisz, na normalnych schodach bym się nie zabił. A tu się prawie zabiłem na schodach takich metalowych. Wszedłem na nie butami swoimi, one miały taką gumę i się poślizgnąłem. I leciałem przez, nie wiem, od samej góry do samego dołu, łapiąc się barierek i się trzymając. I sobie łapy porysowałem tylko, ale na szczęście nic się nie połamałem. A to nic ci się nie stało? Nie, nie, ale powiem ci, że tak spokojnie przeleciałem z 3 metry z odbiciem po środku. O kurde. I to w dół. Ale powiem ci, jestem zszokowany, że udało mi się, wiesz, upaść tak, że się nie połamałem. Nie mam nic złamanego, tylko obtarcia mam. Kurde. O, to tak po pijaku ludzie padają. Dobrze by było, jakbym był pijany. Ja na szczęście byłem trzeźwy. No. Ale powiem ci, że jakbym był trochę bardziej śpiący, no to mogłoby się skończyć to tragedią dla mnie. Słuchaj, Steven, ja mam do ciebie pytanie. Tak, słucham cię. Ja mam do ciebie pytanie. Bo... według mojej tutaj mądrej listy, bo ty teraz jesteś na wyjeździe, nie? No tak, będę na wyjeździe, no. Tak, a jesteś w stanie mi powiedzieć, czy 25 lipiec już wracasz, czy jeszcze nie wiesz? Powiem ci, że na pewno jeszcze nie wiem tego, o co... Myślę, że aż tyle to nie będzie trwało. Okay. Mam nadzieję, ja mam grubą nadzieję, że to potrwa tydzień, a najlepiej jakby się już jutro sprawa, wiesz, jutro będzie... Luz, ja się tego pytam. Już jutro się wszystko jakby, wiesz, dowiem wyjaśni. Bardzo dużo Jasne. Rzeczy i okay. dużo się wyjaśni, okay. bo może się okazać, okay. że to będzie tylko tydzień, a może się okazać, okay. że 2 tygodnie, a może się okazać, okay. że jeszcze dłużej. Rozumiem, bluzik. Bo ja się pytam, bo 25 lipiec... Wiesz co jest? Czekaj, bo powiem ci tyle tych premier teraz jest, że już moja głowa się zaczęła, muszę mi przypomnieć. Ja nie wiem dlaczego kurde tak na lato są teraz tyle. No właśnie, premier. Dlatego musisz mi przypomnieć, bo to wie, bo ludzie mają... Remnant 2. Nie no, myślę, że spokojnie do 25 lipca powiem... Tam może być tylko innego typu problem. Ja raczej będę, ale może się okazać, że praca mnie zje. Wiesz o co chodzi? Bo tam wyjazdy, ludzie chcą wyjechać, więc to praca może mnie zjeść, ale tak to podejrzewam, że już będę w domu u siebie. No ale to wiesz, to do lipca jeszcze jest trochę czasu, nie? Ale to potem się tam dogadamy. Ale no. Okej, git. Bo Remnant 160 zł, co widziałem. To na luzie, ja od razu kupuję, nie ma problemu, od razu kupię. Znaczy, bo wiesz, na to później porozmawiamy, nie? No to dla mnie to jest, czy akurat dla mnie kupić, czy na PlayStation, nie? Wiesz, to. jak to nie jest gra za 300 zł, albo nie, tam 270, okay. 80, tylko nie wiem, max 250 to jest jeszcze w porządku, ale jest też... Na Steam kosztuje 200, a chyba przez Instant Games masz za... Za 200, przepraszam, za chyba 160. A Instant Games to też jest wersja Steamowa, czy to jakiś launcher jest, co to jest? Nie, tam kupujesz kod. A, no dobra. No to okej, też może być. Nawet kurde, sam Steam ich promuje. Aha. Jak jestem na stronie Steamowej i idę na Remnant, to tam mi reklama się wyświetla, że na Instant Games jest kod na Steama za 160, nie? Nie, dobra, spoko, luz, to podasz mi tą stronkę, ja sobie kupię to taniej, bo po co mam przepłacać, jeśli to jeszcze Steam poleca, to już w ogóle. Ja tu włączyłem już kopa, a materasy ustawiłem znowu jak coś i dałem dla wszystkich. I mam wespnij się na klif i wejdź na sam szczyt. Ale ja tutaj odpaliłem ognisko i czekam. Ja się dołączę, bo my... Tam trzeba coś innego jeszcze zrobić, ale chcesz od razu na niego iść? Tak no myślę, że tak, no. Czy nie chcesz coś, może jednego, albo dwa inne potwory sobie, żeby tam wejść?
Albo z grubej rury, bo no, tutaj będzie gruba. Spróbujmy rura. Na razie z grubej rury. Jak będzie okay. To szło mega topornie, to możemy tam jeszcze powtórzyć jakieś potwory, ale. Okay. Ale na razie dobra. Chciałbym zobaczyć, czy uda nam się go ubić od razu, skończyć szybko tą gierkę i zacząć już, nie wiem, EXO albo coś innego. Cokolwiek możemy zacząć innego. Spoko. Okej, okay, to ja idę do ognicha i do ciebie dołączam. Mhm. I bądź dzisiaj dla mnie wyrozumiały, bo jutro będę miał bardzo ciężki dzień. Będę. Szukaj sesji. Dzisiaj mogę mieć problemy z kontrolowaniem siebie przez to, co jutro mnie czeka trochę. Nie możesz w tej chwili dołączyć do wybranej sesji. Aha, okej, okay, dobra, to ja wejdę na ten cliff. Aha, ty już odpaliłeś misję, nie. Tak, jestem w misji, a ja mogę chyba w sumie przejść do miasta. Tylko pytanie, czy to coś zmieni, czy ja ty będziesz mógł dołączyć. Ja nie będę mógł dołączyć, aż... Aż no nie ja spotkam go, dobra, wiem. Wyjdź w ogóle z misji na lepiej. To już lecę do miasta, się przenoszę właśnie. Napisałem też u siebie na kanale tego, posta zrobiłem. Już mnie nauczyłeś. No teraz tak, bo ja już do miasta wlazłem. A co posta? No posta wystawiłem, że mnie nie będzie, nie? Tam z delikatnym wytłumaczeniem. Takim no, ogólnym bardzo. Dobra, teraz jestem i teraz możemy razem sobie śmignąć na tę misję. Dobra, to śmigamy. Nie można... Masz wszystko ulepszone, co nie można udać się do tego miejsca, ponieważ nie wszyscy członkowie mogą się do niego udać. A, dobra, to znaczy dupa. Ja to wiesz co, wyjdź, ja na razie pójdę tam, zobaczymy tak, jak to się... To jest ostatnia misja. Zobaczymy jak to się zginąć, wydarzy. Zginąć, ale... Okej, okej. Ale zobaczymy. To się jest na czacie? Ja już wyszedłem, zrób sobie tą misję i jak ziomka zobaczysz i jak już szablę sobie wyciągniesz, to daj mi znać, to potem spróbuj dołączyć. Dobra. Już szybko to zaraz zrobię. Już jestem w misji. Mhm. Nie ma tej SSD-ek. No. A ja miałem jeszcze chyba... Czekaj, miałem tutaj jeszcze jakąś misję poboczną? Nie, bo to wszystko zrobiłem. Bo mówiłem ci, ostatnio mi się misja w ogóle poboczna jakaś odblokowała. Ja byłem tak zdziwiony. Ale to zrobiłem już. Skorzystaj z kuźni, nie? Dziękuję. Dobra. Staram się sprawnie to zrobić. O, widzę, że już mi wszystko ustawili. Idź panie na bossa, dostań pan Ciry. No. Murakumo. Jodolotka alfa. Ojej, chyba mi za nisko ustawili mi wyskocznie. Ja chyba tak nie wejdę, za mało mam staminy. Dobra, tak nie wejdę. Już trzeba kombinować. Dobra, no nie za dużo mi dali opcji. No, powiem ci, że no... Nie wiem, na jakiej oni zasadzie myśleć, że ja tam wskoczę. Ja nie mam tej staminy. Jak to jest możliwe, że nie mam tak... No to wybuduj sobie kimono. Te... karakuri. Wybudowałem właśnie. Nie wiem, czy to mi dużo pomoże. Chyba nie. No to nie. Możesz tą wyskocznię wybudować. Ten... To, co zawsze ty używasz też. I to ci wyskoczyć do góry. No wyskoczyłem, ale... I potem od razu kolejną kupić. Wybudować. Jak jesteś w skoku. Czekaj, spróbuję. To się właśnie okay. Bawię z tą ścianą. Nie było też kupić się. A, okej, okay, to tak się je buduje, dobra, bo ja myślałem, że to jest zupełnie coś innego. Dobra, czekaj, dobrze mi powiedziałeś. Mhm. A myślałem, że to nie jest ten sam przedmiot, nie? To jest ten sam. Dobra, no to na luzie, teraz to już wejdę szybko. Bo tak, ja muszę się wspinać, żeby to postawić? Tak, muszę się wspinać. Dobra, schowaj ten mieczor.
Aha. Dobra, jestem wyżej. No, masz tam to do tego. A jest, jest. O, z Residenta, przeciskanie się między szparą. Mhm. 24 metry. Kładnicze 30 na 30, kuźwa, to jest... Na raz tym... Dobrze... Oj, źle. No. No jestem trochę tego, gibania się. No właśnie widzę. Trochę to jest takie... Ale okej. O! Przerywnik mi uciął wszystko. Załadowała się gra, czyli chyba cutscenka się ładuje. Tak. O, jak z Elderinga. Te... korzenie. Mam na myśli. A. Talizman. Jest bardzo w ogóle podobny ten boss do... A, oglądaj. Czekaj, bo na razie to mnie na górę wrzuciło, a teraz już biegnę do niego 350 metrów. Zbieram z tej góry różne kamienie. Tutaj będę mógł się do niego jakoś tam steleportować szybko i wrócić, czy... Spokojnie, nie, idź po prostu dalej, rób swoje. Dobra. Mam nadzieję, że dobrze idę, bo tu jakaś droga się zmieniła, ale okej. Okay. Chyba o to chodzi. Ach, wątpię, że miał iść i przeskoczyć to wszystko, bo się nie da raczej. Nie, po tym będzie też taki... Po ścieżce trzeba chodzić. Nie no, korzenie jak w Eldenie, no. Mhm. No, już po nich biegam. Mam nadzieję, że zaraz nie wyskoczę, jak ta małpka z tych korzeni się nie zabije. Okej. Okay. Mam to, więc to jest powodem do Minato. Bigos tam tworzy boską broń. Nie, ja po prostu żarcie tutaj co ogarniam. Okej, dobrze, bardzo dobrze. Nie. O, odkryto punkt podróży, obóz śmiałka. A, czyli dobra, tu mamy obozik. Raz. Dobra. Dobrze, ciebie damy. Ciebie. A tutaj damy mięsko. No, chyba się dostałem w końcu. Tak? Tak, już jest cutscenka. Mhm. O, motylki, jak pięknie. Czemu zielone? Słoneczko świeci, ładna pogoda w grze. U mnie wcale nie gorsze za oknem. No, u mnie też, ale burze mają być w nocy. A tak, tak, rzeczywiście u mnie też przychodziły. Też była burza u nas w nocy. To prawda.
Pofermentujemy sobie trochę. I zakonserwujemy sobie też jeszcze trochę. Okej. Smok. Co? Smok. Smok. Smok korzeni. Dobra, muszę 20 rzeczy kupić. Smok korzeni, dokładnie. Co już? Ale jak? Czym? Halo, ja nie umiem lepiej. To jest ostatni boss u Polykemono. Niebiański smok. 6 gwiazdek ma. Poproś o wsparcie, jest. Tak? No to baw się. O, ogonek rozłożył. To nie wszystko, co on tam rozłoży. To ja spróbuję, żeby do ciebie tam dołączyć. To nie wszystko, co on tam rozłoży. No właśnie patrzę. No i znowu latający, oczywiście. To mnie podenerwować. O, rzucę kamieniami. Oj, jeszcze ogonem atakuje. Piękne. No i to jeszcze ani razu nie dostałem. Na razie sobie patrzę, co on ciekawego jeszcze mi pokaże. No, czym patrz się. Dobra, spróbuję go. Zobaczymy, co się stanie, jak podejdę. Oho, otoczył mnie. Oj, ja... Nie ma sesji, nie mogę sesji znaleźć twoją. Mhm. Pewnie dlatego inni też mnie nie widzą. Dobra. Brak preferencji. Tak, Amaterasu ona się nazywała moja ta, ale teraz już nie ma tej sesji. Ja dałem prośbę o wsparcie. Nie wiem, czy to się tak samo szuka, nie? Czekaj. Dobra, przeżyłem jego hita, więc jest dobrze. Mono, niebiański smok. Nie? Tak, tak. A spróbuję go złapać. O, mam cię! Kogoś się atakuje, jeżeli nie mogę go tu zatakować. To kogoś dołączam. Chyba do mnie. Pewnie do mnie. Wątpię, że jest dużo graczy, którzy walczą z nim. No, do kogoś innego. Aha, dobra. Bloody UN. No, czyli ktoś ma takie same problemy, jak ja widzę. Oj. Ale da się przedodżować jego atak, to jest dobre. O kurde, nic nie jadłem, ale to... Ja już dawno z nim nie walczyłem. Ale ten mecz mam bardzo fajny. To chyba najmniejszy damage, jaki miałem na bossie. No, jeden... to jest ostatni. 11 to jest dobry damage. Przyznaję. Ja go kiedyś sam zrobiłem. Ile mu zadawałeś wtedy, kojarzysz? Mniej więcej? Nie pamiętam. Ja mu teraz zadaję 20, 27. Aha, i on w ogóle jest tak. On jest w ogóle tak, tak twardy jest po prostu. Dobra, czaj. Albo masowy punkt. On ma dużo życia? Tak. Powiedz mi jedną ciekawą rzecz, bo ja się domyślam, już widzę chyba. Jak go lepiej atakować w punkty witalne, złapać się go? Obojętnie jak. Po prostu jak on jest na ziemi, to kurde atakować, nie? Bo tak zaobserwowałem, że ma jakieś żółte tam pola, tam pewnie więcej dostaje damage'a. Znając życie i gry.
Wiecie, będzie jak desoluje teraz. To by było najśmieszniejsze. Chociaż ja w to wątpię. Dobrze, kurwa, się zaraz wkurzę na tego, co ja mu pomagam, bo on tylko z tyłu siedzi i chyba paluchem macha tam, gdzie nie ma z paluchem machać. Co tu się dzieje? O, naelektryzował się. O nie, błyskawice. Tak. On ma wszystkie. Dobra, postaram się. Złapiemy go. Czy ja mogę gdzieś w sensowne miejsce pójść i mu coś zrobić ciekawego? Nie. To się chyba nie uda. No nie, chłopie wkurza. Ja się chyba specjalnie zabiję. Luz. Nie denerwuj się, bigos. Nie, to nie jest denerwanie. Nie. No, mnie to wkurza, że chłop z tyłu siedział i myślał, że... Zrobisz za niego. Dokładnie. O, do mnie jakiś Chińczyk dołączył. O kurde, to już wygraliście. No ale padłem w tym momencie, ale podniesie mnie. A, da radę. Ten boss atakuje za wolno. No jakiś łucznik jeszcze, ty. No. Mówisz, że Chińczyki dobre? Oj, nie. Dobra, próbuj tam do mnie dołączyć. Postaram się... Ale walczę. Aha, dobra, ja też. Najwyżej zrobisz to osobno i osobno, trudno. Może później, jak ja kupię któregoś dnia znowu abonament, to sobie wrócimy do tej gierki, a wtedy pofarmię jakieś fajne pancerze czy coś. A, wątpię, żebyś wrócił do tej gierki. Czemu? Bo mówiłeś, że nie lubisz farmia. Ale tak, to krótki jest raczej. O, dwóch już mamy. Dwóch już mam gości. To już chyba nie możesz nawet wyłączyć. Oj. Ała. To boli. Dobra, ja sobie postawię to do leczenia. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra. No wiem. Czasem nie wszystko idzie po naszej myśli. O! Przewrócił go. No. On pala czasami, nie? Chyba iskownicę rzucił go, ja nie jestem pewien. Był w powietrzu i mu rzucił. A, no. Iskownicy na niego działa? No chyba tak. Jak był w powietrzu i chciał zaatakować jakimś atakiem, to ktoś go przewrócił już drugi raz. Ja mam zresztą tego łucznika, gość całkiem dobrze gra, widzę. Może to ja powiem łucznikiem zostać w tej grze w ogóle? Ja to działkiem grałem tego Worlda. No bo ja FPS-arzem jestem, to tam prawie nic nie chybiałem. I szybciej bossy robiłem dzięki temu, bo nie trzeba było biegać. Nie wiem, czy to ataki bossa, czy moich towarzyszy, takie wybuchy z powietrza. Bossa. No to ciekawe, że nie dostałem. Spróbuj iskrownicę. No spróbuj. Jak będzie lato. Ale nie wiem, czy to nie działa może na konkretny atak, bo tam gość jakoś tak timingowo to rzucił. Mam rękę, mu rozbiłem.
Co ty będziesz chciał zagrać po tej grze? Mamy dowolność w sumie. No, zastanów się. Jak na to walczę. Co on zrobił? Jakaś zamroził wszystko. Co to, druga tak. faza? O, ogonem, a tak? Kurwa no. Z nim dawno nie walczyłem. Dobra. Teraz będę. Luz. Tutaj dobrze ustawione, tak mam. Okej. Okay. A co potem? Nie wiem. Wild Hearts, nie? Znaczy po tej całej gierce to nie wiem. No to jak tam wrócić twojego wypadu, to wiesz, Wulong. Ty tam jeszcze dalej machasz? Tak. Nie no, nie wydaje mi się, żebym padł, bo ci goście dobrze grają, ci powiem. Jeden się go łapie, a drugi strzela go z daleka. Z łuku. Ja podejrzewam, że my go zrobimy w ogóle. Nie będę cię okłamywał. A jak go zrobimy, to najwyżej pofarmimy razem jakieś bossy. Ja sobie fajny pancerz jakiś zrobię. Ale rzeczywiście, zmiana regionu robiła różnicę. Mało Polaków gra w tą grę widocznie. Jeszcze endgame'owych. A Chińczycy mnie nie dziwią, bo oni lubili Monster Huntera i w ogóle. Ale na przykład... ja grałem na tym, na chyba Switchu, God Eater 3. I to mi się nie podobało. A, God Eater. Ja God Eatera grałem w jakąś część, ale już nie pamiętam nic. Ja była jakaś promka za chyba 6 zł na tym... Na Nintendo eShopu. To kupiłem. Stay with me. I won't forget this. No, podniósł mnie gość, bardzo szybko ogarniająco robić. Pinszek, nie? Nie, ten drugi, on się Widow nazywa w ogóle. Jakiś Europejczyk chyba. Oj, dobra, z tego to ja wyjdę. Ale łuk to na niego dobra broń jest. Ja nie mogę się za bardzo z mieczem zbliżyć póki co. Można się zbliżyć. Ja no się można, zbliżyć. Można, jak ten, jak leży. Ja go czegoś sam zrobiłem w ogóle, nie, więc... O, znowu iskownicę rzucił. Hold on, stop!
chyba to tutaj tak ogarnę. O, już leży. Zabity? No. Słyszałem ten dźwięk. Chyba, czy dadzą mi go skończyć. Gdzie go się kończy? A, gość go u mnie skończył. No, to szkoda, że go nie graliśmy sam, to my graliśmy razem z nim. Bo tak to... Dobra, to... Fazy są śmieszne akurat u niego. No i to nie był taki trudny boss. Nie mógł mnie... Generalnie trafił mnie parę razy i zginąłem. Na pewno 3 razy tylko dotknąłeś. Nie, nie aż tak. A więcej, więcej. To już ziomki ci tam zrobili, nie? No, ten łucznik pewnie więcej damage zrobił, bo on stał po prostu stał i siepał cały czas do niego, więc jak ja bym miał łuk, to też bym tylko tak strzelał. Ja tak właśnie działkiem grałem, identycznie jak on w tym Wardzie. A ja tam, znaczy w Monster Hunter grałem łukiem, bo Monster Hunter w łukiem mi się podobało, bo... Łuk chyba też był fajny. Pamiętam, że łuk i działko było fajne, mi się podobały. Działko mi się nie podobało, bo to stałeś jak... To prawda, to prawda. Łuk to fajny, że po takie kurde dodge robiłeś lewo, prawo, do przodu, do tyłu. Lanca też była fajna. Lanca też była spoko. I chyba ten miecz taki rozkładany. Nie lubię. No spoko, no. Mogłeś nie lubić, ale mówię ci, no, mnie się podobało. Osobiście. Przypadłem mi do gustu tam jakoś bronię bardziej. Dobra, to co robimy? Chcesz dalej polować, czy chcesz jakąś inną gierkę zagrać? Tylko co będziemy innego grać? Nie wiem, mamy tego Helldiversa. Gotham Knightsa to ja musiałbym ściągnąć, on chyba sporo waży nawet. Helldivers to by był najszybszy chyba sposób, żeby zagrać razem i w inną gierkę. A jeśli chcesz, to możemy tutaj dalej, nie wiem, pofarnić jakiegoś bossa na jakiś arm. To chodź, pogramy jeszcze tak z godzinkę. Dobra. I potnie sobie z żoną sobie coś obejrzę. Dobra. Tylko kascenkę już wiesz, obejrzę już chociaż, nie? Końcowo. No. Bo smok jest ostatni, nie ma nic więcej. Oj, albo jak chcesz, to... Co? No potem cię odblokował ci się endgame. A! I nowy region. Because i z samymi akurat... Są 2 nowe potwory też. Ale to są potwory, które... Jeden nowy Karakuri, ale to są już... Możemy spróbować, nie? Potem zobaczysz, jak one wyglądają. Znaczy obejrzyj sobie cutscenę, to potem tam zobaczysz i nowa mapa ci się otworzy. Zbadaj wewnętrze Świętej Góry. Siema Wrona, siema Benjamin. Siema wszystkim. Wrona, co Diablo? Diablo dzisiaj już pograny. Wczoraj też pograny. Aha, co to jest grać Diablo? Wiesz, ale... Stevie, on nie gra w Diablo. No, a jeszcze więc... jak pomyślę, że 400 zł, to aż mi trzęsie. Tam ja jest jakaś tańsza opcja? Nie wiem, jest to w jakimś abonamencie w ogóle? Nie, to jest Blizzard. No, to nie będzie w abonamencie, oni tam chyba nie mają. Nie, tak jak nie kosztuje 400, tylko kosztuje tam chyba 320. A jak może. Chcesz ten Deluxe mieć razem ze Season Passem, to 450, a jak w Season Passem chcesz mieć... Ja to kupiłem. Od razu 20 poziomów idziesz w górę, to 500. Ja to zapłaciłem i fino. Szlumf. Idź. Co to za gość z drewna? Co to za boss kolejny? Ja już myślałem, że koniec, halo. To jest koniec. Jakiś drewniany boss. U Polykemanu by przetrwać. Niebieska istota. Faktycznie! Zapomniałem o tym! O nie! Tu nie mogę nikogo wezwać! Nie możesz. Masz swój souls-like. To są soulsy. To co teraz grasz, to są soulsy. O! Co to za kostka? Ała! Ja zginę przecież.
Graj z nim tak jak w Soulsach. No wiem, właśnie widzę. Ojej. Zapomniałem w ogóle o nim. Ojej. On mnie to bije. Dobra. Ja sobie postawię leczonko. Bo ja tu chwilę zaraz wymarnuję. Oj, to będzie trudna walka, ja nie wiem, czy ja sobie poradzę. Całkiem spoko damage mu zadaje, chyba się zlutowali nade mną. Ciekawe, ile on ma życia. O, ale tu killing jest dobry. Co teraz ze mną robić, kurde? Dobrze, jak ty się tam z nim tam... No, muszę potańczyć z nim. Sobie... Bardzo jest spragniony mojej osoby. Opowieści poboczną sobie zrobię. Ciekawe, ile mi zajmie z nim walka. I czy mi się uda? No to nie jest powiedziane. Mi się za pierwszym razem udało. Ale ty wiesz, ty to pewnie byłeś dobrze dopakowany, miałeś już wszystko. A ja tu... No, byłem tam trochę, tak. No. 320 ja... podstawa, dokładnie jest... wrona. No. I długie godziny grania. Dobra. Zjemy sobie. Okej. Okay. No ja w tym Wild Hearts mam ile godzin? 120 godzin chyba. Tu nie ma potów więcej. Nie. Muszę go wykończyć na tylu. Aha, dobra, to jest bez sensu. No tak, mogę niciami to przecież. Dobra, jego lżejszymi atakami będę atakował. Bo widzę, że cięższe to mi nie wyjdą. Tak się buduje tutaj mapę. A może też stamtąd akurat śmigły się trafił. O nie, zginę, bo jestem nieprzytomny. No właśnie. Nawet nie wiem, co ci stanie, jak zginiesz. O, zginąłem. Dobra, wyrzuciło mnie i odzyskałem poty, tyle dobrego. Ale ja nie wiem, ja chyba mam tu nieskończoność żyć, bo nie widziałem... Nie widziałem, ci powiem? Nie widziałem tych... Wiesz, nie widziałem tego, co zawsze się widzi, nie? Czyli... Oj, kostkę znowu rzuca. O, uciekłem, dobra. No nie mogę go sięgnąć na razie. O, w końcu. O, zielony się zrobił, chyba go pokonałem. On już nie żyje? Więc też nie mogę go atakować. Czy on wybuchnie? Odrodził się. O Jezus. Nie, to jest... O, teleportuje się teraz. To jest ten nowa, nie? Ta. No, mogłaby mi się kamera szybciej obracać, bo ja czasami tracę go z pola widzenia. O, znowu kostka. No już to znam, pani. Oj, nie ta. Nie! O, jak się ziomek dołączył. Oj! On używa Karakuri! Co za oszust? Tak, no ty? Co? Ale on jest bestią, kemono jest. On nie jest kemono.
Dobra. Szczerze mówiąc... Dobra, udało się. Fajnie, ten atak jest dla mnie samobójczy. Ała! Nie! Nie rób tego! Ja chcę żyć! Ała! Co jeszcze tutaj wybudowało? Iskownica, niemieckie działo. Lupa, chuja wybudowano. Oła. A i teraz? On szybciej atakuje teraz? No. Na razie to mi nie daje. Czerw. O, za 1000 mu uderzyłem go po raz pierwszy. Jeszcze mu zabrałem. O, oh, je. Yeah. Gra nie jest zła, kurde. Ała. Jaki spam włączył. Uspokój no. Się, gościu. A są soulsy tam. To są już soulsy. Nie? Bardzo przypominają soulsy. No, to prawda. O nie, znowu ta kostka. Dobra, ale ja mam teraz czas na heala. Dobra, gościu, stań w miejscu, bo ja chcę w ciebie wpaść. No nie wiem, co się dzieje, bo kamera się za wolno... Ciągle mi się kamera za wolno obraca, ja to bym najchętniej ją zmienił. Ale teraz nie mogę tego zrobić. No. Nie, przez orientację kamery nie wiem, jak do niego podbiec dobrze. Ciągle ja chybiam. Dobra, teraz... Znowu bolało. No odpiernicz się od... Ja się kurwa leczę i się leczę nic. I... Hmm.
Dobra. Nie wiem co mnie zabiło. Czy ja mam tu jeszcze to do healowania? Nie. Ty już go tam skoczyłeś, czy dalej? Nie, tańczę z nim dalej. Kurde panie. Do jutra będę z nim walczył. O, dostał. Znowu jakieś słowa. Brak wody leczniczej. Oj, zginę? No i zginąłem. Kolejne życie, czy ja mam nieskończoność, co? Nie no, nieskończoność mam. To widać. Bo nie ma licznika. Zlitowali się nade mną. To jest walka dwóch gości z mieczami, którzy tutaj mało robią. Bigos, więc potrwa całe wieki. Może za godzinę go skończę. Masakra. Ale już się nauczyłem, że na niego lepiej krótkie hity uderzać niż te długie, bo nie mogę ich trafić, nawet bo się za szybko porusza. Oj. O, teraz mu dobrze zadałem. Ale dałem mu dobrego hita. O. Ała. Oj, nie będzie hit? Z teleportacją jeszcze, ty cwaniaku. Ja miałem kopa do grać, a nie walczyć solo z tobą. To za łajzy. Dobra, udało mi się. Rozwaliłem go chyba. Bo już słyszałem dźwięk pokonania przeciwnika. No. Co, on się będzie odradzał tak? Czy już nie? O, ostateczny cios. To do meda. Znikaj. No. Niesamowite. Ale stosunkowo łatwy był. Wow. Ja ziomka podniosłem i sam zostałem zabity. Zdarza się. Nie wiem czy oglądałeś, jak w Cupheada graliśmy z tym. Co tam oglądałem? Z Ichlinem. To było tak, że jeden padał, drugi skrzeszał, drugi padał, pierwszy skrzeszał. I tak chyba, nie wiem, najdłuższe combo, jakie mieliśmy, to się oczywiście nie nagrało, bo to były 3 godziny, które nie nagrałem. To tam chyba żeśmy przynajmniej z 10 razy się nawzajem podnieśli pod rząd. Praktycznie bossa żeśmy tak zrobili. Znaczy praktycznie jeden leżał, drugi leżał. No.
Co ja buduję za zamek? Proszę złapać. O, takie karakuri powinien mieć. Muszę się wycofać, muszę sobie leczonko wziąć. O, i go zrobiliśmy. No to całkiem dobrze. Ja już kończę, kasenka chyba się kończy, bo zrobiłem jakieś karakury. Lotka alfa. A, to ten, co teraz dostępny jest, tak? Tak, ten najnowszy. Szkoda, że tu materiałami się nie da dzielić w tej grze, to już mi dał trochę. A ty masz pewnie tam już tyle, no, żebyś 3 armory zrobił, albo 5. Aby się zdziwił, nie? O, mogę już się ruszyć? O, i umarłem. Dobry ending. A, nie miałem tak tędy iść. Ale ta akurat jest łatwa, szczerze mówiąc. Co? Ten nowa alfa. Tak? To jadło lotka tylko, ona tylko kurde ma z wodą to trucizną napierniczenie. A, no właśnie, byleby się nie dać zatruć albo być antidotum. Ale nowe bossy, które były, uff. To ile nowych bossów ogólnie doszło? Jak byś liczył, policzył? O, świnka. Jest jeden całkowity nowy, a potem chyba dwa warianty. A, czyli łącznie 3. No ale darmowy, nie? Tak jak no, Monster to, Hunter. To prawda, no. To jest dobre, że przynajmniej darmowe dają. To czekaj, to są piekielne, ale ogólnie to jest żywicznik alfa, wariant, jadłolotka alfa, wariant, upiorne siewca, ja pierdzielę. No to tylko jeden całkowity nowy. Murakumo. I o, Jezus, to było coś. To było coś. To gramy tylko w Monster... tego, z White Hat to teraz, pofarmimy sobie coś jeszcze, żeby tam przedłużyć trochę streama. No, możemy 2 albo 3 tam jeszcze tam ogarnąć. I kończymy, nie? No, nie gramy w jakieś inne gierki. Nie, bo po co mamy teraz nową gierkę akurat zacząć, nie? No i tak w sumie, EXO to i tak, wiesz, krótkie, w sensie krótkie jest, no i są 2 mapy, także... Też by godzina była dobra, ale dobra, no, okej, możemy dobrze skończyć. No to wyjdę z gry i włączę EXO. No, włącz, zrób sobie tam samouczek i tak dalej w EXO. Bo trochę się robi samouczek, zanim zrobisz trening, to myślę, że ja skończę to spokojnie oglądać. No to mam na Steamie chyba, nie? Tak. Beta jest na Steamie. Open beta. Mhm. Bo EXO nie będzie długie, my tam będziemy raczej króciutko. Nie ma to tak dużo do zaoferowania, jak mi się wydawało na początku. Ja jestem, jak pełna gra będzie wyglądać, zresztą przekonasz się, jak pograsz. Oczywiście tam technicznie to generalnie ta gra dobrze wygląda, no. Jest jedna z lepszych bet, w jakie grałem w ogóle. Wszystko raczej działało.
Ja pierdzielę, dlaczego mi to... Jak ja to nienawidzę. Nienawidzę to. Ja to bardzo nie lubię, że oni coraz więcej kont, kurczę, Capcom teraz swoje jakieś wymyślił, tam Capcom ID do tego EXO. I ten, ale wcześniej nie wiem, nie miałem Capcoma konta w ogóle, myślałem, że miałem. Z jakiejś gry powinienem mieć. To nie miałem. Trochę dużo tych się kont robi, bo co gra to konto, konto. Polskiego języka nie ma, ale rosyjski jest. No to super. Angielski jest. Wiem, że jest. Widzę. O. A ty umiesz cyrylicę? Nie, tylko to jest dla mnie zawsze śmieszne. Jest wojna, wszystko, kurde, tutaj dają, wiesz. No tak, tak, to prawda. Polskie, to kurde... To prawda. No nas traktują po macoszemu strasznie, albo traktują, że my rosyjskim mielibyśmy umieć. Może moi rodzice, owszem, byliby w stanie co czytać, ale ja już nie jestem. Ja mogę tylko po angielsku. Dlaczego mi to tak wszystko, ja miluję. Dobra, to... O, i oczywiście obudziłem się po walce z bossem i upadnięciu tam na tym w łóżku. Sam się tu przeniosłem, na pewno. Ponurzec. Masz prośby. Dobra, to mamy... Alfy, jadowitka. No, dwie alfy mi wyświetliło. Inny łowca odwiedził mi na... Dobra, okej. To dziękuję wszystkim za oglądanie tego odcinka. Będzie taki krótki.